Drodzy słuchacze, witam Was z siedziby Embryo Studio. Chciałem tutaj dokonać unboxingu płyty Done This Flow zespołu Dwa Sławy. Tak prezentuje się okładka z zewnątrz. Siemano. Siemanko. Myślę, że na Ciebie już czas, co? To jest... Dobra, wypad. Mamy tutaj obiecany nakład płyty, którą możemy albo porysować, albo ocenić. Myślę, że wywalamy ten towar. Tak. Damn. Przyszła pierwsza paczka. Preorder zamówiony. Ja tutaj będę Wam pokazywał eksperckim okiem, jak to wygląda. Rozfoliować tego nie można. Tak, to jest pierwsza wada. Towar... Jakbym ukradł tą płytę z Empiku, to bym nie mógł jej rozfoliować. Byłoby to sprawiedliwe. Bezsensownie. Już na pierwszy rzut oka widać, że są problemy przy pierwszym zetknięciu z płytą. Drugi problem to jest taki, że faktor sukcesu tamtej płyty to było to, że ona była biała, a ta jest czarna. Przecież to nie jest czarna muzyka, więc dlaczego czarna płyta? O! Jest, poszło. Jest pierwszy udało sukces. Się. Ochroniarz biegnie w Empiku. Więc Bartku... Ja pierniczę. Czaisz to? Poszło. Bez użycia zębów. No to chociaż jeden plus. Jeden plusik na trzy minusy. Dobra, zobaczmy, co tam dalej się dzieje z tą płytą. Na okładce ładna twarz. Pokaż. Ale ty widzisz, czyja to twarz? To ty jesteś. To ja, a z tej strony? No, jak się patrzy. A z tej? Tak, to ja. Nie, to tak powinniśmy zrobić. Dobra. A teraz tak. A teraz tak. A poczekaj, a jeszcze tak. Ach, tak, i to jeszcze ta tak. Sama twarz. Pięknie to wygląda, no chociaż tyle ładnego, ale i tak jest tak ciemna ta okładka, że nie widać, że to nasza twarz, więc... A czemu się tak zaczesałeś? Wiesz co, bo stwierdziłem, że teraz wąskie spodnie i miękki styl bycia jest w cenie, więc tak po prostu, żeby więcej płyt sprzedali, zrobiliśmy. No dobra, czyli co? Poszło w platynkę, co? Tak, o kurde, ale zobacz, taka typowa płyta, okrągła przede wszystkim, jak każdy. Chcieli być tacy oryginalni, a zupełnie im nie wyszło. Czyli co? Wadą jest to, że jest czarna. Czarna. Wadą jest to, że foliówka się ciężko zdejmuje. Kolejna wada to to, że płyta jest mało oryginalna. Jest zwykła, okrągła płyta. Taką możecie kupić sobie nawet w zwykłym markecie. Jest srebrna. Taka zwykła RTV. Płyta RTV. Płyta RTV. CDRW. No. Pokaż tył. Pokaż jeszcze tył. Co tutaj się dzieje? O, jest tutaj kilku sponsorów. Preorderek elegancko. No, widzisz, embrio. Czarne na czarnym i jeszcze na tym złoto. Chyba im się w głowach poprzewracało. No. Zobaczmy, czy jesteśmy na tej płycie. No nie ma. Nie ma nigdzie wymienionych, że jesteśmy autorami. Ani ciebie, ani mnie nie ma. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo znaczącego na tej płycie wymienionego. Nawet nie ma Tedego. Nawet nie ma no Tedego. No i że jesteśmy równi z Tedem. Z Tedem równi. Ale coś chciałem powiedzieć, ale przynajmniej ma jedną bardzo ważną zaletę. Nasze twarze. Tak, nasze twarze ozdabiają tą płytę, muzyka już niekoniecznie. Powiem ci, że naprawdę bardzo dobrze wyszedłeś. I kolaż, jesteśmy tak podobni do siebie, naprawdę. Broda, nie? Broda. Tak, tak. Jak jeszcze jeździłem na rowerze, to taki kolaż ze mnie był jak tutaj. No, taki z ciebie kolaż, że zaraz dam ci rowerek. Myślisz, że da się skreczować na tej płycie? Bo ona nie wygląda do końca tak dobrze. A sprawdź, czy się da wyciągnąć ją w ogóle, czy to jest tylko... No. Powiem ci. To od razu wygląda na kłopotliwy. Ale zobacz, tu jakieś defekty. Ja nie wiem, czy my dobrze robimy, że to pokazujemy, wiesz? Kolejna ogromna wada to to, że z dwóch stron jest srebrna, więc jeśli ktoś w samochodzie pociągu będzie chciał włączyć tą płytę, to... I włoży, włoży drugą stroną. Tak. No i mu wtedy laser wypali czcionkę. No chyba, chyba, że na stronie B są też jakieś utwory. Dobra. Zobaczmy, jak to w środku jeszcze wygląda, bo to jest ważny element. Czekaj, ja też sobie jeszcze jedno. Ty sobie to ogląda, ja sobie rozpakuję jeszcze jedno. Może mi się uda tutaj szybciej. Spróbuję Wam złapać światełko. Tak, jest tutaj jakieś dwa sławy, jakieś napisy, które nie są potrzebne. Szukam napisu, gdzie jest napisane, że Bartek Łańduch i Krzysztof Szerszeń się znajdują. Nie ma takiego napisu, więc fani będą zawiedzeni. Jakbym był fanem, to bym był wkurwiony, że nie mogę tak długo rozpakować płyty. Taki długi wąż. Aha. Zobaczmy, co tutaj jest. Są tytuły. Catering, Piotr Pan. Jakieś nieznane tytuły.
jest wydawca Embryo Nagrania, Step Records, dystrybucja. Jest tytuł, który już nie jest tak chwytliwy oczywiście jak poprzedni, który wymyśliliśmy, no ale... Ale a pokazałeś, słuchaj, tą swoją kamerką, co tam pisze w środeczku? No trochę pokazałem. Jeszcze przybliżenie tutaj. Rzeczywiście ta płyta, jak ktoś ma sprawne oko, to zauważy, która strona jest A, a która B, bo tutaj są jakieś pojedyncze napisy. Ale takie napisy spokojnie można zrobić stemplem z ziemniaka. Ten środeczek taki stylizowany na torby Louis Vuitton. No. Tak. Nie? Wygląda identycznie jak podruby torby Louis Vuitton. Ściągnięte prosto z Egiptu. Jeżeli byłeś kiedyś w Egipcie, you know what I'm saying. Mhm. Oczywiście nie przekreślajmy tej płyty, dajmy jej szansę. Spokojnie możecie zamówić, chociaż nie wiem, czy jest warta tej swojej ceny 10 zł. Masz swoją płyteczkę, patrz na swoją płyteczkę, przyjacielu. Chciałem pokazać twoją. Myślałem, że każda jest inna, tak jak to robią gwiazdy na zachodzie, ale tu widzę, że każda jest tak samo jak po drugą. Ogólnie myślę, że nie przesłucham jej ani razu. Nie mam niewymienionego, nie wiem jak ty, ale... Ale na przykład jakbym sobie tak ustawił, to może się przydać na przykład. I tutaj można sobie zbudować jakiegoś małego pieska. Można by spróbować zbudować domek z płyt. Mhm. Nie? Myślisz, że do tego się nadaje to? Mhm. Ja mam daszek. Masz daszek? Ty, bo tak się budowało kiedyś domki z kart. O! I takie zastosowanie tej płyty wydaje się najlepsze. Może to nawet nie domek, a choinka będzie. No nie, wiesz co? Dla tych, którzy chcą trochę posłuchać, to oczywiście nie mówimy, że to nie ma sensu, ale najlepiej po prostu sobie zbudować domek. Domek z płyt. Odstawić na półkę i zapomnieć o tym zdarzeniu. I tak to wszystko pierdolnie jak domek z płyt. Co o tym myślisz, przyjacielu? No widzisz. Jeszcze co? Dostawimy trochę. Myślę, że ten domek jest świetną metaforą kariery dwóch sławów. Możesz przypierdolić. Dziękujemy.